Zarówno PGI GKS, jak i Polonia Warszawa do tej pory zgromadziły po 22 punkty. Lepszy stosunek bramek powoduje, że to drużyna ze stolicy plasuje się w tabeli o jedno miejsce wyżej. Brunatni po ostatniej porażce w Opolu znaleźli się na 15 pozycji otwierającej strefę spadkową. Dla obu zespołów sobotni mecz rozgrywany na sportowej oraz punkty w nim zdobyte będą więc niezwykle ważne. Wszystko to może znacznie wpłynąć na przetasowania w tabeli. Bełchatowianie nie mogą pozwolić sobie na stratę punktów, w dodatku mają też małe rachunki do wyrównania. W rundzie jesiennej w Warszawie PGE uległ Polonii 1-2, więc na swoim stadionie będzie mieć okazję do rewanżu. Będzie to też wyjątkowe spotkanie dla trenera brunatnych. Jako zawodnik Mariusz Pawlak spędził w Polonii Warszawa w sumie 7,5 sezonu i sięgnął z nią m.in. po Mistrzostwo i Puchar Polski. Tym razem walczyć będzie po bełchatowskiej stronie. Jak do tej pory w historii spotkań obu drużyn bywało różnie, a większość meczów odbyła się w ramach rozgrywek Ekstraklasy. Ogólna statystyka prezentuje się korzystniej dla ekipy z Warszawy, która triumfowała 12 razy. Brunatni wygrali 9 spotkań, natomiast 8 razy rywalizacją kończył remis. Tym samym w sobotę na Sportowej obejrzymy 30. starcie był z Polonią Warszawa. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:00.